poniedziałek 14 czerwca piłkarze Lecha Poznań stawią się na pierwszym treningu przed zbliżającym się sezonem. Do dyspozycji Macieja Skorży będzie pozyskany niedawno portugalski prawy obrońca Joel Pereira, który dołączył do Kolejorza po sezonie spędzonym w Gil Vicente. To też jest taki trochę bat na Alana Czerwińskiego, no bo też ten drugą część sezonu miał zdecydowanie słabszą niż pierwszą. No też to takie pewne miejsce w podstawowej jedenastce nigdy nikomu nie służy, a ta rywalizacja moim zdaniem posłuży i Perejrze, i Czerwińskiemu. Po tym, jak Lech porozumiał się z Unionem Berlin w sprawie odejścia Tymoteusza Puchacza, a także po wygaśnięciu wypożyczenia Wasyla Krawecia, zarząd Kolejorza powinien sięgnąć do kieszeni, by zakontraktować nowego lewego obrońcę. Niewykluczone jednak, że 24-letni Portugalczyk będzie rozpatrywany właśnie w kontekście obsady tej pozycji. Smutne jest to, że wyobrażam sobie, że Lech mógłby to brać pod uwagę, natomiast bardzo bym tego nie chciał. Ja nie jestem fanem takich rozwiązań. Znam, mówię, kilku zawodników, którym to na pewno nie posłużyło takie granie na przeciwnej stronie do preferowanej nogi, do nogi wiodącej. I myślę, że jeżeli ktokolwiek w Lechu będzie myślał o takiej opcji, to Joel Pereira czy Alan Czerwiński na lewej obronie powinni być trzecim wyborem. W marcu kolejnego roku przypada stulecie klubu. Trener Maciej Skorża otwarcie mówił o walce o mistrzostwo i Puchar Polski, ale do tego będzie potrzebna szeroka kadra na wielu pozycjach. To jest moim zdaniem taka szansa na katarzis, na oczyszczenie tych relacji, na odbudowę relacji władz klubu z kibicami, na to, aby sprowadzić tych kibiców z powrotem na bułgarską, żeby oni tak jak wcześniej, no, żyli tym Lechem przez wszystkie dni, no bo widzieliśmy, jak różnie to bywa. Niektórzy są naprawdę już mocno rozgoryczeni, rozczarowani tym wszystkim, więc ja uważam, że to stulecie to jest doskonała okazja i Lech powinien zrobić wszystko, żeby rzeczywiście sięgnąć po ten tytuł mistrzowski. Jak informuje biuro prasowe klubu, w kontekście transferów dzieje się sporo, a dodatkowo niebawem powinniśmy poznać cały sztab szkoleniowy pierwszego zespołu. Pozostaje zatem trzymać za słowo i uzbroić się w cierpliwość.